Ja cię upiodaję, jak na to wiesz. 1,5 centymetra? Tak. Ja. Ktoś tam pisał w komentarzach, żebym odezwał się do firm, które robią elektronarzędzia. Na telefon sobie zrzuciłem ze SketchUpa z rozrysowanymi wszystkimi odległościami. Tam patrzę na oko, żeby ta linia zgadzała się z krawędzią profilu, żeby profil tak ustawić. Tak będziemy ciąć, nie będę wymieniał tej tarczy. No i na tak przygotowane, teraz nakręcamy te nakrętki. Siema w kolejnym dniu budowy kampera. Dzisiaj zaczynamy trochę późno, dużo rzeczy mam do załatwienia. Dużo tematów dopinam jeszcze, ale dzięki temu będziemy mieć lepsze warunki do budowy. Załatwiłem sobie produkty po prostu do testowania. Część firm do mnie sama napisała, z czego byłem w szoku, bo w sumie nie spodziewałem się, że do takich małych youtuberów będą się chcieli odezwać i wysłać produkty do testów. Ktoś tam pisał w komentarzach, żebym odezwał się do firm, które robią elektronarzędzia, że wysyłają małym youtuberom do testów. No i odezwałem się do jednej firmy, w której system ostatnio zacząłem wchodzić, bo byłem zachęcony pozytywnymi opiniami gdzieś tam w internecie. I zgadnijcie co, ja to zdecydowało się, że przyśle mi narzędzia do testów. Z tego co wiem, na dniach będą wysyłać do mnie paczkę. Wybrałem sobie narzędzia, które widzę sens zastosowania tutaj na budowie i będziemy je testować. Zobaczymy ten system. Ogólnie co się zdziwiłem jako też początkujący youtuber, dla mnie to było dziwne. Każda firma, która coś tam chce mi wysłać do testowania, do pokazania na kanale w filmach, wszystkie firmy mocno nakładają nacisk na to, żebym wyrażał swoją opinię, żebym mnie koloryzował, żebym powiedział rzeczywiście jak produkt wygląda. No i to było dla mnie dziwne. Myślałem, że to działa trochę w inną stronę, że im zależy na tym, żeby sprzedawać jak najbardziej te produkty, żeby słodzić, żeby opowiadać głupoty. A tutaj nawet w umowie jednej, którą gdzieś tam podpisałem, jest napisane, żeby mówić szczerą opinię na temat produktów, które przyjdą z temu akurat. A z Yato, no to po prostu będziemy działać na narzędziach, wesprą projekt i pomogą mi po prostu. No ja nie będę musiał kupować narzędzi nowych, z Ryobi mi się akumulatory już praktycznie kończą, bo widzę, że mają dużo mniej pojemności teraz, no ale mimo wszystko musiałem się zastanowić, albo iść dalej w system Ryobi, albo szukać czegoś innego, a ja lubię testować różne rzeczy, w sensie sprawdzać różne alternatywy i tutaj właśnie padło na Yato. A jak jesteście ciekawi, co będziemy testować na kanale, jakie produkty przysłały mi firmy do testowania, jakie firmy przede wszystkim, to koniecznie subskrybujcie i wciśnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów standardowo. Ej, mam pomysł, zróbmy eksperyment. Każdy, kto ogląda ten film, jak dotarliście do tego momentu, kliknijcie łapkę w górę pod filmem i napiszcie komentarz, jakikolwiek test, algorytm, cokolwiek w komentarzu, nawet głupi uśmieszek. Zobaczymy, czy algorytm wybije taki film dużo bardziej i jak bardzo wybije ten film, jeżeli będzie się coś pod nim działo. No i koniecznie oglądajcie do końca. Będziemy dzisiaj robić. Pójdziemy wycinać profile na dach. Muszę je po pierwsze wyciąć, pokompletować śruby, ponakładać te śruby, wszystkie nakrętki, ale zanim to zaczniemy robić, mam rozrysowane na telefonie, w jakich odległościach mają być od siebie profile i chyba od tego zaczniemy, że ja sobie te miejsca, gdzie mają być profile, porozrysowuję i gdy będą już rozrysowane, wywiercimy wszystko naraz. No i porobimy dziury w dachu, no trudno. Pogoda jest ładna, jutro prawdopodobnie będziemy wklejać. Ja sobie przygotuję już całkowicie profile do wklejania. Jutro przyjedzie Mariusz, żeby mi tam tych bananów nie porobiło. Wkleimy profile i ten temat będziemy mieć zamknięty. Mamy coś takiego. Na telefon sobie zrzuciłem ze SketchUpa z rozrysowanymi wszystkimi odległościami między poszczególnymi elementami tej całej konstrukcji. I tak, tutaj mamy między pierwszymi na szerokość jednego panela tak jakby 93,6 cm, a potem 86 między kolejnym. I takie odstępy musimy robić, żeby mieć wszędzie, potem jak panele przyjdą, po 2 cm odstępu na spokojnie. No i oprócz tych odległości, tutaj mam do centrum otworu chyba 4 cm, z tego co pamiętam było, tak? A tu 5 od tego przetłoczenia i mamy wszystko mniej więcej pomierzone. No tu akurat to nie jest tak ważne, te odległości tutaj od tych elementów. One są mniej istotne. Bardziej istotne jest to, żeby te odległości między kolejnymi były równe. Ale to też nie jest takie, że musi być idealnie, bo z tego nikt nie będzie strzelał. No im lepiej zrobimy, tym estetyczniej to potem będzie wyglądać. 93,6 od otworu do otworu. Potem przerysujemy linię tak i odmierzymy te odległości. I tak przez cały autobus.
Dobra, muszę zmienić koncepcję chyba i wywiercimy tutaj skrajną dziurę, z drugiej strony skrajną, przerysujemy poziomicą środki tych otworów, ale to zrobimy od góry. Myślę, że to będzie łatwiejsze, żeby utrzymać linię tutaj w tych śrub, żeby były w jednej linii, bo od dołu no to jest problematyczne, są te profile, nie mam jak tutaj przyłożyć fajnie, to znaczy miałbym, ale musiałbym z kątownikiem latać, a od góry będzie to dużo łatwiejsze, więc spróbujemy pierwszy profil zrobić w ten sposób, że odrysujemy właśnie te dwie, wywiercimy dziury do góry i przerysujemy potem już z góry. No bo jak przewiercę te dwie, tutaj od dołu jestem w stanie przewidzieć wszystkie jakieś dziwne sytuacje, że na przykład nie wyjdzie mi tutaj, albo że muszę przesunąć. Więc jak już wywiercę dwie skrajne, to wiem, że w tej linii mogę walić bezpośrednio w dół i nic nie zepsuję w ten sposób. Mam już zaznaczone te dwa punkty, teraz rozwiercimy je wiertłem szóstką tutaj. A potem przeniesiemy tą linię, od góry już rozwiercimy większym wiertłem. Też kolejny plus tego rozwiązania będzie taki, że od góry jest dużo łatwiej wiercić w dół niż na odwrót. Teraz przeniesiemy linię i rozwiercimy to dalej. Zaraz zobaczymy, co to wyjdzie z tego. No i mamy takie malutkie dziureczki w odpowiednich odległościach. Zastanawiam się, jak to zrobić. Na profilu sobie chyba narysuję linię i nim będę odmierzał, już Wam pokażę, o co chodzi. Po przyłożeniu profilu narysuję sobie linię środka otworu i w ten sposób będziemy zaraz przenosić na dach. Zobaczymy, czy na dach będzie też tak łatwo przenieść. Teraz ustawiamy tak, żeby te pasowały w tych miejscach, gdzie mają być. Odwrotu już nie będzie. Oto. Na pewno dużo wygodniej się od góry wierci niż od dołu. Tu mamy przez dwa, bo przez to i przez profil zaraz się przewiercić. Dużo wygodniejsze rozwiązanie, tak będziemy robić. Mamy wywiercone kolejne 6 sztuk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać od dołu. No i co? I w taki sposób chyba będziemy robić. Najłatwiejszy sposób raczej. Wyszło dobrze. Wyszło w tych miejscach, gdzie miało być. Tu w sumie żadna niespodzianka. Tutaj, no też idealnie tu, gdzie miało być. Tu były źle narysowane linie wcześniej, a tu jest idealnie w tym punkcie. I tu troszkę przesunęło, bo ta dziura, która była, wciągała mi w tą stronę, ale będzie finalnie. Rozklepana trochę ta dziura jest u góry, no ale trudno. W sumie tak patrzę, mierzę tutaj, bo tu jest problem, żeby zmierzyć sobie, więc będę to robił raczej od góry. Zobaczę tylko, czy mniej więcej wypadnie na pustym polu, czy tu nie będzie żadnych problemów, czy nie wypadnie na słupku. Jak wiem, że nie wypadnie na słupku, że minie go, albo będzie zaraz przed. No tutaj jest ciężko zmierzyć, co nie? Tak odległość. W takich sytuacjach po prostu pójdę od góry to robić. Wiem, że jeden będzie gdzieś tutaj. Dobra, w tych rozstawach się zmieszczą. Nie ma nic, co by im mogło przeszkadzać raczej tutaj. Tam może ta blaszka gdzieś wypadnie tutaj i ona troszkę przeszkodzi, żeby śrubę wkręcić. Chociaż ta śruba mało wystaje, może mi się uda kluczem zwykłym dokręcić. Dobra, wiemy, że tam od dołu już nas nic nie zaskoczy, nie wywiercimy się w żaden profil, więc od góry to będzie znacznie łatwiej zrobić. Zwiercamy po kolei najpierw szóstką. Część mamy już wywierconą i idziemy zobaczyć na dół, jak to wygląda, czy no mniej więcej te dziury są w tych miejscach, gdzie rysowałem, czy się coś przesunęło. Tak, na razie tutaj mamy ostatnią dziurę, tu było narysowane, tu jest, czyli nie jest źle. Na początku sobie rysowałem kilka rzędów po kolei
i szedłem dopiero rozwiercać. Teraz rysuję i od razu rozwiercam, bo kilka kresek już zmazałem butem i po prostu nie chcę powtarzać tego błędu. Jeszcze szybkie wyjaśnienie, jak ja to w ogóle mierzę tutaj, bo chyba wam nie wytłumaczyłem. Ustawiam sobie to do tej krawędzi, potem patrzę na oko, żeby ta linia zgadzała się z krawędzią profilu, żeby profil tak ustawić. Tak samo z drugiej strony, żeby wypadał zaraz nad tą linią. I gdy tak mamy już zrobione, to sobie rysuję linię tutaj pod profilem i tutaj w miejscu, gdzie jest ta kreska. Analogicznie robimy tutaj. I dzięki temu mamy dość przyspieszoną pracę. Pewnie, że nie jest to idealnie precyzyjnie co do milimetra, ale myślę, że tutaj aż taka precyzja nie jest potrzebna. Cały dach mamy podziurawiony już, prawie cały, bo jeszcze z przodu będziemy musieli, jak zamontujemy fotowoltaikę, zrobić pod taras konstrukcję. I taras będzie się zaczynał gdzieś pewnie odtąd, gdzie mam buta, więc będzie z 1,80 m. Teraz pewnie hammerate. Pójdę po pędzel i hammerate'em to zapaćkamy. Chyba od dołu będzie najłatwiej. Fajnie, bo jak to zrobimy, no to już będę mógł izolować sobie wszystko. Potem gdzieś tam instalację sobie jeszcze poplanuję na spokojnie, ale już będę miał dach zaizolowany i nie będzie tych skropin na dachu. Zastanawiam się tylko, czy fajnie ten cały dach i tą blachę dociągnie. No i została nas już noc. Odpaliłem sobie prostownik, włączyłem światło. Ja tak swoją drogą to kupiłem grzejnik gazowy, który miałem zamiar tutaj używać i później w kamperze, ale dowiedziałem się z komentarzy, że bardzo dużo wilgoci się wydziela przy spalaniu i że tutaj wszystko bym miał zaparowane, dużo skropin. W związku z tym odsyłamy grzejnik i kupiłem już chińskie webasto. Zobaczymy, jak długo będzie do mnie szło. A jutro będziemy z Mariuszem prawdopodobnie montować już na kleju, na gotowo te wszystkie profile. On ma około 12 przyjechać, bo będzie wtedy pik temperaturowy. Ma być najcieplej, 7 stopni. Tak jak dzisiaj, no nawet było przyjemnie o 12. Słoneczko świeciło, więc to powinno się nagrzać i powinno być git. No siema. Wczoraj poza kamerą jeszcze pomalowałem hammerate'em te otwory. Fajnie to pokryło w sumie, myślałem, że to tak nie złapie. Ale fajnie pokryło te krawędzie, więc jest zabezpieczone. Dzisiaj będziemy wycinać profile. Już składam sprzęt sobie powoli. Ładna pogoda jest, zaraz ma Mariusz przyjechać. Wytniemy profile i będziemy je montować. Takie mam dwa sprzęty jeszcze, które tam przy budzie używałem. Stały teraz pod plandeką. Dzisiaj po robocie poczyszczę pewnie. No i nimi będziemy ciąć pewnie metal. Nie wiem, czy to jest tarcza też do metalu, czy się nada. No to jest trochę lipa, bo tu jest łód, ale wiecie co? Spróbuję przeciąć aluminium. Zobaczymy, jak pójdzie pierwszy profil. Jak nie będzie chciał się ciąć fajnie, no to wtedy pomyślimy nad czymś innym. 226 wychodziło na styk z półcentymetrową przerwą. Tak będziemy ciąć, nie będę wymieniał tej tarczy. Tak tyle będzie wystawać poza obrys. Zrobimy tam jeszcze maskownicę taką, żeby zasłoniła ten profil, ale też musi być możliwość wpuszczenia powietrza do tamtej przestrzeni, więc nie do końca jestem pewien, jak to wykombinuję. Wygląda profil na dachu. Tutaj widać, że jest zupełnie inna sytuacja niż tam, bo tu nawet nie przylega. A tam widzieliście, że środkiem to przylegało i to dość mocno. Więc nie wiem, czy to śrubami dociągnie, czy coś się zmieni w tej kwestii, czy tu będzie taka szpara. Ale na pewno trzeba będzie kleju poliuretanowego dać dookoła otworów przed położeniem profilu. Damy Mariuszowi, może ogarnie. Pokażę mu co i jak, żeby też nie upaćkał za bardzo tego dachu. No i tak będziemy robić chyba. Ja sobie porysuję na dole linię, powkładam te wszystkie nakrętki, śruby i tutaj będzie już miał Mariusz gotowy profil do roboty. Policzyłem jeszcze raz i tak, to jest 228, ten wymiar, na który mamy ciąć. Więc będziemy zaraz ciąć wszystkie te profile w taki sposób. 36,5. To jest wymiar, na którym rysujemy linię i w tym miejscu ma wypadać ta właśnie krawędź. A 228 to jest wymiar, na który tniemy. Teraz złapiemy to wszystko komplet ściskiem stolarskim. Dobra, tak tniemy.
jeden profil gdzieś się w transporcie wygiął. Z dwóch stron w dodatku i to tak beznadziejnie, pokażę wam zaraz. Więc z 15 profili zostało mi 14, więc... Dobrze, że zamówiłem więcej, a to już jest upcięty. Starałem się po prostu go wyrównać. Najpierw tutaj zciąłem tą stronę na zero, bo też był tak samo wykrzywiony. Ale niestety na tyle zostało pokrzywionego. Leo, cicho, nie szczekaj na kolegę. Leo szczeka, bo ma tutaj kolegę. Jak Leo jest wolny, to biegają i się gonią dookoła jego ogrodzenia, a jak Leo jest na smyczy, no to niestety szczekają na siebie. Rozprysujemy te linie wszystkie dla Mariusza i powkładamy śruby. Może najpierw śruby przyniosę sobie, powkładam. Ułożyłem sobie na tej pile, no bo mamy fajny blat roboczy dodatkowo. Śrub mamy na jeden profil więcej, plus jeszcze jest zapas, więc nie powinno braknąć. Jedną taką dziwną śrubę dostałem. Śmieszną. Tak coś za łatwo chciała wejść. I teraz te krótkie. Z tej strony dwie i dwie z drugiej strony. Tu na tą ostatnią krótką dajemy jeszcze nakrętkę. Ta nakrętka dociśnie uszczelkę nam potem. Tutaj wcześniej było bez podkładki, ale że mi wcięło w profil, to damy jeszcze podkładki na wszelki wypadek. No i tak przygotowane, teraz nakręcamy te nakrętki samokontrujące. Dokręcimy kluczem tak, żeby nie były dociśnięte. Nie ma możliwości idealnie ustawić tak, żeby weszło nam to w tej chwili w te dziury, więc dopiero Mariusz jak sobie ustawił góry, poustawia w dziurach, to podokręca, niestety nie mam klucza zwykłego, podokręca tym nastawnym. One fajnie wchodzą tutaj kawałek, ale potem ciężko jest je w ogóle przekręcić. Tutaj te śruby dokręcamy. Dobra. I odpuszczamy troszkę. Mamy coś takiego. Chciałem jeszcze poprzesuwać Mariuszowi te śrubki, żeby mu było łatwiej na dachu. Ale pomyślałem sobie, one i tak przecież przelatują, potem się rozjeżdżą, jak będziemy je przenosić. Więc... zostawię tak jak jest. I teraz na to jeszcze tylko damy tą podkładkę EPDM. Ale macie dźwięki. Ja tego na szczęście nie słyszę, bo słucham muzyki. Ale ładny ten owczarek sąsiada swoją drogą. Też. Nic, przetransportujemy profile na górę. Poustawiamy już mniej więcej w tych miejscach, w których mają być. No i będziemy czekać na Mariusza, chociaż prysuję jeszcze pewnie te linie 36,5 cm już u góry, jak będę uleżeć. No może tylko podam sobie na górę. Więcej ustawimy tak jak przy tych liniach ma być. Jak już wiemy, że w tym miejscu ma być, że tu jest dziura, to tą śrubę trzeba dokręcić na maksa. No i dopiero po ustawieniu do tych linii, tej krawędzi, można tak naprawdę te śruby dokręcić, jak tu wejdą. Przyjechał pomocnik. A co, ty masz ciuchy na przebranie? Nie. Nie? No i reakcja Leo. Ciekawe, czy przejdzie przez drapinę. Nie Leon, tylko Leo. Leo, co? Ja cię chodź. Czekaj, dokręcę tu środkiem najpierw. Stań na końcu samym nogą, bo tu nie chciało przejść. I nie miałem jak w ogóle nakrętki wsadzić. Z drugiej strony to samo zrób. No jeszcze trochę. Dobra, tyle. Mariusz twierdzi, że jest znawcą silikonów. Specjalistą. Mówiłem od początku, to trzeba było wszystko przykryć papą. Zapapować. Ładną wypływkę zrobić, miałbyś dach na lata. Na lata. Dobra, no to co, ładujemy. Tu mam, no.
na te linie. Popatrz, jak tam wyszły. Nie, jest. U mnie jest git, a u ciebie? Też jest. Też jest git? Możesz tak do mnie dosłownie milimetr, dwa. Tyle? Profesjonalnie jeszcze. Z Mariusz na tym. Różnicy. Centymetr, półtora? Półtora centymetra? Tak. Ja. 1,4. A tam gdzie są, czekaj, tam gdzie są wkręty, zmierz mi. Tam gdzie są wkręty. 1,2. 1,2. I ten drugi też? Tak samo, 1,2. No. 1,2. No. Poszedłeś dalej? Co? Na środku dokręcać? Dobra. Chcieliśmy podklinować trochę środkiem, bo niestety no ten dach nie jest zbyt równy, więc zaklinowaliśmy. Będę musiał jeszcze na pewno doszczelnić te miejsca, szczególnie tutaj na środku. Jeszcze trochę tam tego kleju wlać dookoła dla pewności, żeby tam nie lało. Tutaj powinno wystarczyć to, co jest, ale gorzej jest tam środkiem, gdzie jest większa buła. Profile idą ładnie, równiutko ustawione. Myślę, że powinno być ok. Na łoko jest igła. No a potem jeszcze zobaczymy, jak panele zamontuję, bo nie chcę się rozpędzić za bardzo. Jak będzie wyglądać sytuacja z tymi profilami pod taras. Dokąd mogę i jak muszę je rozstawić. Bo to też jest ważne.